Dzień dobry Państwu. Szczęść Boże. Witamy Państwa bardzo serdecznie na międzynarodowej konferencji pod tytułem Rodzina, prawa dziecka i ich ochrona. Jest to konferencja, która jest zorganizowana w bardzo szczególnym czasie. W czasie obchodzenia 30. rocznicy przyjęcia przez nasz kraj, przez Polskę, Konwencji o prawach dziecka. Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego szacunku do wartości, napisał święty już Jan Paweł II. Tą podstawową wartością życia społecznego jest rodzina. Zresztą plasuje się na najwyższym szczeblu wszelkich wartości. Rodzina jest fundamentem dobrej każdej społeczności lokalnej. Z tej też racji stanowi nie tylko optymalne środowisko rozwoju człowieka, ale jest też niezastąpionym oparciem dla wszystkich swoich członków, szczególnie najmłodszych i najstarszych. Dobro wspólne realizowane na poziomie lokalnych działań samorządu terytorialnego nie może być i nie tylko terytorialnego, ale całego państwa w prawie Unii Europejskiej, nie może być oderwane od tej grupy i instytucji społecznej. Stanowi ona bowiem integralny model wspólnoty życia w społeczeństwie. Dlatego jest nam bardzo miło powitać wszystkich gości, którzy zgromadzili się na tej międzynarodowej konferencji, której podmiotami są Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Znajdujemy się zatem, Szanowni Państwo, właśnie w macierzystym domu naszego Uniwersytetu i bardzo serdecznie w tym Uniwersytecie Was witamy. Bardzo proszę, abyśmy teraz mogli Was przywitać, szanownych i drogich nam, byśmy mogli rozpocząć ten dyskurs naukowy i zarazem dyskurs praktyczny. Jesteście bardzo ważni dla nas, dlatego dziękujemy, że przybyliście na ten dyskurs naukowo-praktyczny. Jest nam bardzo miło powitać wszystkich gości, Was, Panie i Panowie, profesorowie, i wszystkich, którzy pełnicie różne godności i tytuły w naszym państwie. Proszę o przywitanie gości. Szanowni Państwo, tak jak powiedział ksiądz profesor, to jest wyjątkowe spotkanie dla nas, wyjątkowy czas, wyjątkowy moment. Jest on dla nas tym bardziej istotny, iż na to wydarzenie zdecydowali się udzielić patronatu naprawdę bardzo ważni przedstawiciele nauki, a także przedstawiciele państwa. Pozwolą Państwo, że wymienię te osoby, które zaszczyciły nas swoim patronatem. Oczywiście jest to Jego Magnificencja, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor Stanisław Dziekoński. Patronat naszej konferencji udzielił także pan minister Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Mamy również patronaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej. Będziemy w trakcie tej konferencji, drodzy Państwo, mówić o sytuacji rodzin, a także sytuacji dzieci, ale mamy świadomość tego, że jest dzisiaj taki czas, w którym zmiany, w którym następuje proces wymiany pomiędzy państwami, podróżujemy, jesteśmy w różnych miejscach. Tym bardziej cieszy nas również patronat księdza biskupa Wiesława Lechowicza, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Polonii. Za wszystkie te patronaty, które są dla nas ogromnym wsparciem i ogromnym wyrazem uznania dla naszych działań i wspólnej inicjatywy Ordo Iuris, a także UKSW, bardzo serdecznie w tym miejscu już chcemy podziękować. Szanowni Państwo, czas rozpocząć działania naukowe, edukacyjne. Największym prawem człowieka jest miłość. Bez miłości nie ma małżeństwa, nie ma rodziny. Ona jest konstytutywnym wymiarem życia każdego z nas. Ale człowiek żyjąc w uporządkowanym świecie potrzebuje również i praw. Są prawa rodziców i są prawa dzieci. Nie można jednak zapomnieć, że prawa dzieci w jakimś sensie są pochodną owych praw rodziców. W celu otwarcia konferencji chcielibyśmy zaprosić teraz do nas dwie
ważne osobistości, które znajdują się na tej sali. Bardzo proszę. Najpierw bardzo serdecznie poprosimy panią dyrektor Annę Malinowską z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pani dyrektor, zapraszam serdecznie. Czcigodni księża, szanowni państwo, na sam początek chciałabym serdecznie pozdrowić państwa od Rzecznika Praw Dziecka, pana ministra Mikołaja Pawlaka, który bardzo się cieszy, że dzisiejszą konferencję może obejmować swoim patronatem honorowym. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie może być tutaj dzisiaj z nami, ale pozwólcie, drodzy państwo, że podzielę się kilkoma spostrzeżeniami, które są wynikiem moich rozmów właśnie z panem rzecznikiem. Zgodnie z konstytucją, Rzecznik Praw Dziecka zobowiązany jest do kierowania się dobrem najmłodszych. I to w Biurze Rzecznika Praw Dziecka konsekwentnie się dzieje. Przyglądając się też służbie obecnego rzecznika, możecie państwo zauważyć, że na pewno w jego misję wpisane jest szczególnie ochrona dziecka w rodzinie. Bo właśnie przecież dobrze chyba wiemy, że to właśnie rodzina stanowi naturalne środowisko rozwoju dziecka. Cieszymy się i myślę tutaj teraz o organizatorach i inicjatorach tej konferencji, że ta debata dzisiejsza o konwencji, że w temacie może dzisiejszej debaty umieściliście państwo prawa dziecka w kontekście rodziny. Można rzec, że bez rodziny nie ma praw dziecka, bo to przecież właśnie rodzinę łączy miłość, szacunek, troska o wychowanie i edukację. Myślę też, że nieodzownym spoiwem rodziny są wartości. Wartości etyczne, moralne, ale także przywiązanie do tradycji, patriotyzmu i zakorzenienie w historii naszego państwa. Mówi się często, że rodzina to najmniejsza komórka w społeczeństwie. Tak faktycznie jest, ale to jest fundament. A bardzo dobrze wiemy, czym jest fundament i że bez tego fundamentu wszystko może się rozsypać jak domek z kart. Dlatego musimy walczyć o ochronę rodziny, a przez to o dobro i prawa dzieci. Teraz krótko jeszcze nawiązując do konwencji, to właśnie zgodnie z konwencją rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, za wychowanie, ale też rozwój. A państwa, które zobowiązały się przestrzegać tej konwencji, zobowiązane są do tego, aby wpajać w młodych, w dzieci szacunek do rodziców, ale też troszczyć się o to, aby te dzieci, ci najmłodsi, mieli możliwość zachować tożsamość, mieli prawo do własnego języka, a także utożsamiali się z wartościami narodowymi. I te gwarancje muszą być podnoszone, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy niektóre środowiska usiłują podważyć to prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I można powiedzieć, że drastycznym przykładem tego jest dążenie władz samorządowych, mam na myśli tutaj prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, który podpisał kartę LGBT+, i dążył do tego, aby w szkołach została wprowadzona edukacja seksualna. Jasno chcemy powiedzieć, że Rzecznik Praw Dziecka nie pozwolił i nie pozwoli na to, aby naruszać autonomię rodziny i prawa do wychowania dziecka zgodnie ze światopoglądem jego rodziców. Bo przecież nie wolno narzucać ogółowi rodziców
ideologii afirmowanej jedynie przez wąskie środowiska, przez wąskie grupy społeczne. Zdecydowany sprzeciw wobec działań władz samorządowych, a także wielu środowisk, które włączyło się w ochronę, za co serdecznie w imieniu pana rzecznika dziękujemy, spowodowało to, że władze stolicy wycofały się z wprowadzenia właśnie do szkół rzeczonych zajęć. Ten przypadek pokazuje, że warto się mobilizować, drodzy państwo, i że pozytywna presja ma sens. Dlatego też chciałabym tutaj podkreślić, że Rzecznik Praw Dziecka podkreśla również inicjatywę wprowadzaną przez samorządy Karty Praw Rodziny. Całkiem niedawno, bo w ubiegłym miesiącu, rzecznik był na jednej z takich konferencji, dokładnie w Krotoszynie. I muszę powiedzieć, byłam też obecna z rzecznikiem i muszę powiedzieć, że to było bardzo dobre spotkanie, bardzo dobra konferencja. Na sali byli obecni rodzice, nauczyciele i to dobrze, że oni mogli się spotkać. Bo często jest tak, że jest kilku rodziców, którym nie podoba się, tak jak na przykład tutaj była ta karta LGBT, którą chcieli wprowadzać, ale nie wiedzieli o sobie nawzajem. Dzięki temu, że oni mogli się spotkać, zobaczyć, że jest ich więcej, wtedy jest większa szansa, że uda się coś zrobić razem. Musimy pamiętać też, już tak kończąc, o przekazywanych przez rodzinę z pokolenia na pokolenie wartościach. I chciałabym podkreślić szeroki kontekst tych wartości, czyli cywilizacyjny, kulturowy, ale też i społeczny. Jesteśmy przekonani wraz z rzecznikiem, że ta dzisiejsza konferencja przyczyni się do wzmocnienia ochrony rodziny, a to wszystko dla dobra polskich dzieci. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Drodzy państwo, myślę, że było to niecałe 4 miesiące temu, gdy tutaj nieopodal razem z doktorem Tymoteuszem Zychem przyszliśmy na spotkanie z księdzem profesorem Mieczysławem Ozorowskim, z księdzem profesorem Józefem Młyńskim i w pewnym momencie w trakcie dyskusji wpadliśmy na pomysł, może byśmy konferencję naukową zorganizowali w związku z 30. rocznicą przyjęcia przez nasz piękny kraj Konwencji o prawach dziecka. Konwencji, do której nasz kraj się bardzo przyczynił, o czym będzie dzisiaj bardzo dużo mowy. I teraz chciałbym zaprosić gospodarza w związku z tym tego miejsca, księdza profesora Mieczysława Ozorowskiego, dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Księże profesorze. Dziękuję. Szczęść Boże państwu. Chciałbym powitać w imieniu księdza rektora, profesora Stanisława Dziekońskiego, wszystkich uczestników tej naszej konferencji. No niestety dzisiaj jest jednocześnie Senat, o tej porze właśnie się startuje za 5 minut, więc niestety nie ma on daru bilokacji, chociaż wiele darów posiada, nie mógł tu przybyć do nas, bo ma bardzo poważne zobowiązania wobec wspólnoty akademickiej, ale serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę nam owocnych obrad. Ja jestem teologiem, a nie prawnikiem, więc na prawach dziecka nie tak za dużo się nie znam, ale o rodziną zajmuję się już od dość dawna i rodzinę widzę z perspektywy teologicznej jako dar Boży, jako największy skarb całej ludzkości. Tak należy popatrzeć na rodzinę jako szansę rozwoju dla nas wszystkich, dla ludzkości, jako przyszłość ludzkości. I przez wiele stuleci, czy nawet tysiącleci, tak to było rozumiane w sposób naturalny. Nie trzeba było tego nikomu specjalnie tłumaczyć. Powszechnie przyjmuje się, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Rodzina rozumiana jako ta instytucja, która bazuje na małżeństwie heteroseksualnym, jako wspólnocie mężczyzny i kobiety. A dzisiaj musimy to dokładnie tłumaczyć innym ludziom, ponieważ są mniejszościowe, ale bardzo wpływowe, silne ruchy ideologiczne związane między innymi z LGBT, z ruchami ekologicznymi, które są bardzo groźne i propagują różne, no, trzeba powiedzieć, samobójcze ideologie, które zagrażają przyszłości rodzaju ludzkiego.
To są bardzo niebezpieczni ludzie, jak widzimy. Oni potrafią bardzo łatwo manipulować ludźmi i kradną także nasze podstawowe pojęcia. Już dzisiaj na homilii w kościele o tym trochę mówiłem, ale tam było ze 30 osób, prawda? Już ukradli nam tęczę. Zauważcie, to jest dar Boży dany dla Noego jako znak przymierza. Potem Chrystusa przedstawiano na znaku tęczy. Jan Paweł II propagował tęczę, a w latach 90. jakoś niepostrzeżenie ludzie z LGBT ukradli nam tęczę i zrobili swoim znakiem, który zupełnie co innego oznacza. Jest wrogo nastawiony do Kościoła i do Boga. Teraz chcą ukraść nam małżeństwo jako wspólnotę mężczyzny i kobiety i zrobić z tego też nie wiadomo jaką instytucję, która... A, nie mam głosu. Właśnie. Tak, chcą ukraść na małżeństwo, uczynić z tego jakąś instytucję, która nie wiadomo co będzie oznaczała, będzie oznaczała wiele różnych rzeczy, tylko nie małżeństwo heteroseksualne, bo już nawet dziś niedawno słyszałem, że była demonstracja, gdzie kobiety domagały się zabronienia heteroseksualizmu i żeby to był stan niedopuszczalny i zabroniony. Więc niedługo chyba pójdziemy do więzienia, jeżeli zawrzemy małżeństwo heteroseksualne, ponieważ będzie to przykład mowy nienawiści. I to wcale chyba nie jest żart. Gdyby to był żart, to był kabaret jakiś, to może byłoby to rzeczywiście śmieszne, ale to wcale nie jest śmieszne. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, wyznaczył rodzinie pewne zadania. Tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, udział w rozwoju społeczeństwa, uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. I to jest pewna droga, którą idziemy. Jest to ta pierwsza podstawowa ludzka wspólnota, której pojawiają się dzieci. Dzieci nie pojawiają się znikąd, tylko przychodzą na świat w rodzinie, mają konkretnego ojca i konkretną matkę. I na razie nie ma jeszcze fabryk dla dzieci. Daj Boże, żeby ich nigdy nie było, bo będzie to chyba koniec ludzkości. Właśnie. I dzisiejsza konferencja poświęcona rodzinie i prawom dziecka niech będzie dla nas taką okazją do takiej poważnej refleksji, do zastanowienia się, co my robimy, dokąd chcemy zdążać i co możemy zrobić, aby uratować rodzinę i aby pomóc dzieciom, które są naszą przyszłością. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę owocnych obrad. Drodzy Państwo, to o czym powiedział ksiądz dziekan, myślę, że jest bardzo mocno prezentowane także w mediach i tutaj jedna taka jeszcze uwaga. Państwo na programach naszej konferencji widzicie też patronaty medialne. Nie będę już ich wszystkich wymieniać. Witamy serdecznie oczywiście przedstawicieli mediów i dziękujemy jednocześnie wszystkim patronom medialnym za okazałe nam też zaufanie. Teraz chciałbym zaprosić mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego, który o prawach dziecka i o prawach rodziny myślę, że wie dużo. Nie tylko teoretycznie, w to nie mam najmniejszych wątpliwości, bo wiele razy słyszałem jego wykłady, ale w praktyce wie, co to znaczy walczyć o prawa dziecka, zwłaszcza gdy są one bardzo realnie zaproszone. Panie prezesie, zapraszamy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te niezwykle cenne wystąpienia otwierające, które jasno dają nam do zrozumienia, że znajdujemy się w bardzo szczególnym środowisku akademickim. W bardzo szczególnym środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Nauk o Rodzinie. Myślę, że w niewielu miejscach w przestrzeni akademii w Europie można usłyszeć tak wolną mowę i tak wolne opinie wygłaszane na te kluczowe tematy. Tym bardziej jestem zaszczycony, że Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris może w partnerstwie z Uniwersytetem i z Wydziałem organizować dzisiejszą konferencję. Raz jeszcze dziękuję za udzielone patronaty wymienione już dzisiaj, ale chciałbym też dodać do tego jeszcze jednego szczególnego patrona, jakim są darczyńcy i członkowie Kręgu Przyjaciół Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, których wkład i wsparcie umożliwiły nam podjęcie tego trudu organizacji, ale także sfinansowania dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję bardzo znakomitym prelegentom, członkom Komitetu Naukowego. Dziękuję za gotowość podjęcia kluczowych tematów i wyzwań, jakie stawia współczesność przed konwencją o prawach dziecka i tymi, którzy postanowienia konwencji chcą stosować
na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wypada tu jeszcze wyjątkowo podziękować panu doktorowi Tymoteuszowi Zychowi, mojemu koledze, członkowi zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który swoim merytorycznym nadzorem obejmował tę część działań Instytutu Ordo Iuris związaną z tą konferencją razem z doktorem Błażejem Kmieciakiem oraz pracownikom naszego biura, których państwo widzicie wśród siebie i którzy będą dzisiaj pomocni i będą służyć wsparciem nam przy wszystkich tych działaniach, które są niezbędne, żeby te skuteczne obrady, owocne obrady mogły mieć miejsce. Szczególnie serdecznie witam dzisiaj pana profesora Marka Andrzejewskiego, kierownika Poznańskiego Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Polskiej Akademii Nauk. Bardzo się cieszę i jesteśmy zaszczyceni pana profesora obecnością, bo to w ramach tego właśnie zespołu naukowego, wówczas pod kierownictwem profesora Tadeusza Smyczyńskiego 40 lat temu, powstał pierwszy projekt konwencji o prawach dziecka. Ten projekt, który początkowo miał bardzo skromny cel, wydawałoby się, przenieść na grunt wiążącego prawa międzynarodowego wcześniejszą o 20 lat deklarację praw dziecka. Tymczasem z tego skromnego celu stał się przyczynkiem do 10-letnich prac zakończonych przyjęciem konwencji o prawach dziecka. I chociaż konwencja o prawach dziecka jest najszerzej ratyfikowanym instrumentem prawa międzynarodowego, to nie przestaje wzbudzać poważnych kontrowersji i bardzo skrajnych opinii. Jednak przedmiot tych kontrowersji przez lata ulega istotnej zmianie. Jeszcze w 2005 roku Martin Guggenheim istotny obszar tych kontrowersji podsumował w What's Wrong with Children's Rights? Trzema pytaniami. Po pierwsze, pytaniem o adekwatność postanowień konwencji wobec nowych, złożonych wyzwań współczesności, krytykując ogólny język konwencji. Po drugie, pytaniem o zasadność używania w ogóle konstrukcji praw dziecka, bo przecież i tak w korzystaniu z tych praw dzieci nie są samodzielne i pozostają zależne od rodziców. Oraz po trzecie, w stwierdzeniu, że konwencja niezasadnie zderza interes dziecka z interesem rodziców, stanowiąc w ten sposób impuls do poszerzenia obszaru ingerencji państwa jako ostatecznego rozjemcy w chronioną autonomią życia rodzinnego sferę, w tym również poprzez odbieranie dzieci. To niezwykle ważne tematy, które były wyrazem zatroskania doktryny o zachowanie służebnego charakteru konwencji wobec międzynarodowej zasady ochrony życia rodzinnego. Ale te istotne tematy dzisiaj stały się już drugorzędne. Dzisiaj konwencja o prawach dziecka przywoływana jest bowiem przez rząd norweski dla uzasadnienia odejścia od biologicznej definicji rodzicielstwa i rodziny w raporcie NOUS 2012 roku. Jest przywoływana przez wielu przedstawicieli doktryny, przywołujmy Johna Tobina, dla wsparcia instytucjonalizacji układów jednopłciowych wraz z prawem do adopcji dzieci, a nawet wprost sprzecznie z preambułą konwencji, o czym będzie dzisiaj mowa, do poszerzenia dostępności aborcji. Komitet Praw Dziecka w uwagach do sprawozdania okresowego Polski kilka lat temu właśnie na konwencję powołuje się, piętnując niedostateczną w jego opinii dostępność aborcji dla nastolatek w Polsce, czy sprzeczne z dobrem dziecka funkcjonowanie okien życia. Ale w tym samym czasie, tydzień temu, dwa tygodnie temu, Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skutecznie przypowołuje się również na normy konwencji w głośnej sprawie Strandloben przeciwko Norwegii, gdzie staje po stronie ochrony życia rodzinnego przeciwko instytucjom Child Protection Services, instytucjom ochrony dzieci, w tym konkretnym wypadku Barnevernet. Można zatem powiedzieć, że doktryna i orzecznictwo znajdują się dzisiaj, gdy chodzi o konwencje, na rozdrożu. To od nich zależy, od doktryny i od orzecznictwa, czy konwencja utrzyma swój racjonalny kształt, oddający szeroki konsensus niemal wszystkich narodów świata, czy też stanie się instrumentem inżynierii społecznej w rękach ideologicznych radykałów, którzy poprzez redefinicję podstawowych pojęć chcą realizować swoją agendę pozbawioną rzeczywistego poparcia społecznego. Dlatego dzisiejsza konferencja ma tak kluczowe znaczenie. Stojąc na rozdrożu, chcemy przyczynić się tym skromnym wkładem do postawienia drogowskazu. To znaczenie dla ochrony praw dziecka jako instrumentu, który ze swej natury powinien być bezstronny ideologicznie, nastawiony na ochronę
najsłabszych wśród nas. I w tym miejscu dodam tylko, że Rzeczpospolita Polska dosłownie 3 dni temu, 23 października, przyłączyła się do wygłoszonego w ONZ stanowiska 19 państw reprezentujących 1,3 mld obywateli, w którym to stanowisku jasno zaprotestowano przeciwko redefinicji podstawowych pojęć w obszarze praw człowieka. Ma to ogromne znaczenie. To stanowisko wygłoszone 3 dni temu będzie poważną podstawą do debaty, która czeka nas już w listopadzie podczas szczytu ICPD 25 w Nairobi, gdzie kwestie dotyczące praw dziecka w ramach szerszej kategorii praw do świadczeń medycznych będą również rozważane. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i zapraszam do tego owocnego dnia namysłu i rozważań. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za to mocne i potrzebne wprowadzenie.